Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku w mojej kuchni w margarynkowych frykasach. Dzisiaj będziemy wspólnie robić pesto, a to pesto będziemy później wykorzystywać do robienia różnych pysznych pyszności, bo jakież inne rzeczy moglibyśmy w mojej kuchni robić. Serdecznie Was zapraszam. Pesto zaczniemy od umycia bazylii. Bazylia jest już w mikserze, do niej dodam czosnek. Ja dodaję dwa ząbki, ale to jest indywidualna sprawa. Do tego dodaję trochę oliwy z oliwek, sok z cytryny i garść orzeszków nerkowca. I to wszystko muszę dokładnie zmiksować. Jaki zapach. Po prostu bajka. Spróbuję trochę. Poezja. Musimy trochę dosolić. Musimy również trochę dopieprzyć. Przykryć i jeszcze trochę pomiksować. I znowu próbuję. I teraz to jest pyszne. Ilość czosnku, ilość soku z cytryny, to naprawdę zależy od Waszego smaku. Teraz przelewam to wszystko i mój sos jest gotowy. I tak wygląda moje pesto. Będziemy je wykorzystywać do różnych rodzajów mięs, makaronów. Będzie się działo. Smacznego! Smacznie Was pozdrawiam i proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Do miłego, do następnego pysznego gotowania.